Drodzy kapłani, kochani pielgrzymi i ci, którzy przybyli tutaj pieszo do tego sanktuarium, ci, którzy przyjechali, choćby pielgrzymi z wami, mówią, że kiedyś święta siostra Faustyna wracała z mszy świętej. Była taka bardzo rozpromieniona, bardzo szczęśliwa. Jedna z sióstr, która ją widziała, tak trochę z przekąsem, powiedziała: o, idzie księżniczka. A święta siostra Faustyna miała odpowiedzieć, że właśnie przyjęła Pana Jezusa i płynie w niej królewska krew. Przypomina mi się to wydarzenie, kiedy słucham tego dzisiejszego słowa, zwłaszcza tego, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjść. My na pierwszej pielgrzymce rozważaliśmy codziennie te fragmenty z Księgi Wyjść, o tym wyjściu z Egiptu, z grzechu, ze słabością. To jest nasz Egipt. Bóg pragnie nas z niego wyprowadzić. Także było przedmiotem naszego rozważania. A dzisiaj słyszymy o tym baranku paschalnym, który ma zostać zabity, a jego krwią mają być poświęcone od drzwi i progu domu. Bóg przechodzi przez Egipt, ale dają obietnicę, która może nam wstrząsnąć. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej. Ale gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie śmierci. Bracia i siostry, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, nasze serca są pokropione krwią baranka. I nie ma śmierci. Człowiek, który jednoczy się z Jezusem, nie umiera. To jest ta dobra nowina, która dzisiaj płynie z tego słowa. Ale zadaj sobie pytanie, bracie i siostry, czy Twoje serce każdego dnia naznaczone jest krwią baranka. Czy Bóg, patrząc w Twoje serce, widzi życie? Czy jesteś gotowy na to, by żyć, by przyjąć Jego miłosierdzie, by tak jak święta Faustyna powiedzieć: przyjęłam Jezusa i płynie we mnie królewska. Gdy zobaczę tę krew, nie będzie śmierci. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Dla ciebie, siostry, czyż może być większe pragnienie człowieka jak życie wieczne? W swoim przygotowaniu do Komunii Świętej, które jest ostatnią częścią dzienniczka, w ostatnim zdaniu tego dzienniczka siostra Faustyna, pisząc o tym, co czuła, gdy przyjmowała Eucharystię, zanotowała takie zdanie: teraz wiem, że kocham i jestem kochany. I to mi wystarczy. Staram się tylko o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos. Kochani pielgrzymi, czy czujecie tak jak kocham? Że kochacie i że jesteście kochani? Czy tacy stąd odejdziecie,
napełnieni Panem, który dzisiaj nam mówi, chcę miłosierdzia, nie ofiary. Pana, który dostrzega ludzką biedę, jest ponad prawem, a Jego przymiotem największym, mówiła siostra Faustyna, jest miłosierdzie, a więc ta gotowość pochylenia się nad człowiekiem. I mówił świętej Faustynie, wystarczy, że człowiek zrobi jeden mały krok, a moje miłosierdzie dokona reszty. A ten mały krok to Twoje serce pokropione Jego krwią. Każdego dnia. Bo wtedy nie ma śmierci. Jest życie. Pełne życie. Kończy się to nasze pierwsze pielgrzymowanie. Drodzy bracia i siostry, przez kilka dni pielgrzymowaliśmy tutaj pieszo w różnych warunkach i mieliśmy upał, grom i zlał nas deszcz. Szliśmy w burzy. Chodziliśmy pod górę i z góry. Ale przepełnieni tak wielkim pragnieniem, by stanąć przy Jezusie, by stanąć po Jego stronie, by dziś tu w tym sanktuarium przyjąć Komunię Świętą i poczuć się kochanym. Pozwól, by dzisiaj Jezus mógł Cię pokochać nie szybko. Przyjmij to życie, które On Tobie daje. Żyj Chrystusem na co dzień. I możemy powiedzieć dzisiaj na zakończenie tej pierwszej pielgrzymki, czym Ci się Pani odpłaca za wszystko, co Ty doświadczyłeś. Jak przez te ostatnie dni mocno mnie ze sobą związałeś, ale idę w życie, idę w codzienność, idę w to, co często jest niewiadome, co czasem mnie przerasta, co jest trudne. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w konferencji pielgrzymkowej, może nie będziemy mieli czasu, żeby codziennie śpiewać godzinki, żeby codziennie iść na msze święto, żeby codziennie modlić się na kolację. Może tak być. Ale chcielibyśmy czuć kochani przez Boga. Tak jak mówiła siostra Faustyna. Teraz wiem, że kocham i jestem kochany. I to mi wystarczy. Dzień ten będzie dla Was dniem pamięci. Mówi do nas dzisiaj słowo. Myślę, drodzy pielgrzymi, wierzyć, że w przyszłym roku trzeba to powtórzyć. Po raz 22. Ci wszyscy, którzy mają w sobie jakieś wątpliwości, czy pójść na pielgrzymi szlak, niech to mocno przemyślą. Bo ta pielgrzymka bardzo człowieka zmienia. Przyjmijcie więc tą Bożą miłość. Zabierzcie ją stąd, jak ze źródła. Jak Paweł II mówił, tu płynie źródło Bożego miłosierdzia. Zaczerpnijcie pełnymi rękami tej Bożej łaski. To słowo kieruje także do duchowych pielgrzymów, do radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Rodzina w Paryżu, którzy w tej chwili łączą się z nami w modlitwie, bo nas słuchają, uczestniczą w transmisji tej mszy świętej. Zapragnijcie być kochani przez Jezusa. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wczoraj. Bóg, Jezus Chrystus jest bardziej niż nam. On jest bardziej. Jest to ten pewien. Tobie złożę ofiarę chwały. Wezwę imienia Pana, bo Ty
zdrowość, moje kajdany. Drodzy Boże, z ufnością idźcie w swoje życie i czujcie się kochani przez Jezusa.